Rozdział 23. Po co odwlekać? Równie niespodziewanie i szybko, jak zawarto pakt o nieagresji między Niemcami i Związkiem Radzieckim, wybuchła zaraz potem wojna w Europie. Podpisano adminału marnarki Związku Radzieckiego N. Kuzniecow. Powszechnie przyjęta wersja: Stalin dążył do odroczenia wojny. Dyskusję na temat odwlekania można szybko zakończyć jednym pytaniem: po co? Jeżeli ma się ochotę, pytanie to można podzielić na pytania składowe, w tym jak konkretnie przejawiało się nieprzygotowanie Związku Radzieckiego do wojny latem 1939 roku, czyli w imię czego trzeba było zwlekać? Co dokładnie trzeba było zrobić dla zwiększenia gotowości? Ile czasu było do tego potrzeba? Jak wykorzystano okres od sierpnia 1939 roku? Do czerwca 1941 roku, który to czas, jak oświadczył Stalin, zyskał. Co udało się wtedy zrobić? Co trzeba było dokończyć? Ile w czerwcu 1941 roku potrzebowano jeszcze czasu do zakończenia przygotowań kraju i armii do odparcia ataku wroga? Próby uzyskania odpowiedzi na te pytania prowadzą w ślepy zaułek bo działania przywódców na Kremlu w ogóle nie przypominają odwlekania wojny w celu przygotowania do odparcia ewentualnej agresji. Przypomnijmy, do września 1939 roku odległość między granicami Związku Radzieckiego i Prus wschodnich wynosiła około 300 km, a między Związkiem Radzieckim i właściwym terytorium Niemiec 600-800 km. Pakt Mołotow-Ribbentrop praktycznie zniwelował tę odległość. Jestem człowiekiem nierozgarniętym, tępym po prostu. Zauważyła to już moja pierwsza nauczycielka. A więc, jako osoba nierozgarnięta, potrzebuję wytłumaczenia. Jak zbliżenie granic potencjalnych przeciwników i ustanowienie wspólnej granicy połączyć z dążeniem do odroczenia wojny między nimi? Kiedy się lepiej czujecie? Gdy krokodyl znajdzie się 100 metrów od Was za ogrodzeniem? Czy kiedy przebywacie w jednej klatce i nic was nie dzieli. Odwlekanie wojny nie zakończyło się ustanowieniem wspólnej granicy z Niemcami na ziemiach podbitej Polski. Ostatniego dnia listopada 1939 roku armia czerwona ruszyła marszem wyzwoleńczym na Finlandię. Niedomyślni finowie nie zrozumieli, że jest to próba wyzwolenia ich z okowów, dlatego bronili się przed swoim szczęściem. Dość zawzięcie. Marsz Wyzwoleńczy stał się wojną zimową. Po jej zakończeniu ogłoszono, że Armia Czerwona ruszyła nie po to, żeby Finów wyzwolić z ucisku burżujów, a jedynie, żeby zapewnić bezpieczeństwo miastu Lenina. I jakoś zapomniano, że Marsz Wyzwoleńczy zaczynał się od proklamowania Fińskiej Republiki Demokratycznej i podpisania z nią 2 grudnia 1939 roku Układu o Wzajemnej Pomocy i Przyjaźni. Rząd Republiki utworzono w Moskwie. Skompletowano go z łubiańskich śledczych pochodzenia fińskiego. Na prośbę rządu Fińskiej Republiki Demokratycznej, na mocy podpisanego układu, Armia Czerwona wyciągnęła do ludu Finlandii pomocną dłoń. Po upadku komunizmu, umowa Związku Radzieckiego z Fińską Republiką Demokratyczną stała się dostępna dla badaczy. Dokument jest bardzo zabawny. Na przykład każda umowa między dwoma państwami jest sporządzana w dwóch językach, przy tym oba teksty mają równą moc prawną. A układ z Fińską Republiką Demokratyczną wydrukowano tylko po rosyjsku. To było wygodniejsze dla obu stron. Moskiewscy Finowie już dawno się zrosyfikowali. W tym dokumencie jest jeszcze wiele śmiesznostek, ale na jeden szczegół nikt nie zwrócił uwagi. Dokument podpisał towarzysz Mołotow jako szef radzieckiego rządu i towarzysz Kusinen, prezydent Fińskiej Republiki Demokratycznej. Towarzysz Kusinen, wysoko postawiony moskiewski urzędnik, zastanówcie się, miał mieszkanie przy ulicy Granowskiego. W tamtych czasach Kusinen wspiął się bardzo wysoko, a po II wojnie światowej przy Chruszczowie znalazł się na samym szczycie. W pierwszej dziesiątce komunistycznych przywódców Związku Radzieckiego. A więc pod umową z Fińską Republiką Demokratyczną towarzysz Mołotow napisał swoje nazwisko, w nawiasie dokładniej pseudonim po rosyjsku. Co jest zrozumiałe, przecież nie chińskimi hieroglifami miał się podpisać. A towarzysz Kusinen też po rosyjsku. Prezydent niezależnej demokratycznej Finlandii już dawno na korytarzach Kremla oduczył się mówić i pisać w ojczystym języku. Paktem Molotow-Ribbentrop Stalin wytyczył wspólną granicę z Niemcami o długości nieco ponad 500 km. Jeżeli armia czerwona nie była przygotowana do walki z Niemcami, jeżeli wszystkie starania Stalina dotyczyły przyszłej obrony, to należało postawić swoją armię do obrony tam, gdzie powstała wspólna granica z Niemcami. Przygotować kraj i armię do odparcia agresji. Po co zajmować oddziały jakimiś drugorzędnymi sprawami? Po co z neutralnej Finlandii robić sobie wroga? Po co front możliwego konfliktu rozciągnąć jeszcze o 1670 kilometrów? Tu mi mówią, że gdybyśmy nie zaatakowali Finlandii, zrobiłby to Hitler i zmienił ją w przyczółek do agresji na związek radziecki. Zaprzeczamy zaniepokojonym obywatelom. Nie tak łatwo jest podbić Finlandię. Armia Czerwona przekonała się o tym trzykrotnie. Tym trudniejsze byłoby podbicie Finlandii przez Niemcy, które nie mają z nią wspólnej granicy. Konieczna byłaby morska operacja desantowa, a później zaopatrywanie wojsk w Finlandii drogą morską przez Bałtyk. Skutki zajęcia Finlandii przez Hitlera możemy ocenić na przykładzie Norwegii. Niemcy zaatakowały Norwegię. Norwegia się broniła. Bohatersko. Przykład? Już po wybuchu II wojny światowej w skład niemieckiej marynarki wszedł najnowocześniejszy krążownik Blacher. 9 kwietnia 1940 roku norweskie jednostki obrony wybrzeża go zatopiły. Dla porównania, radziecka marynarka wojenna podczas II wojny światowej nie zatopiła ani jednego krążownika niemieckiego czy japońskiego, ani ciężkiego ani lekkiego. W całej swej historii radziecka marynarka wojenna nie dokonała niczego dorównującego zatopieniu Bluchera. A propos, w tym samym miesiącu nieukończony Lucow, bliźniak Bluczera, został zaciągnięty na linię do Leningradu. Ten przykład świadczy o tym, jak głęboki był kryzys surowcowy w Niemczech. Zaropę i bawełnę, Wanat i Molibden... Hitler musiał rozliczyć się ze Stalinem najnowszym ciężkim krążownikiem, którego sam pilnie potrzebował do walki z przeważającymi siłami morskimi Wielkiej Brytanii. Gdyby Stalin wstrzymał dostawy surowców strategicznych, Hitler zachłysnąłby się w 1940 roku albo prosił o pokój. I po co Stalinowi ciężki krążownik na Bałtyku, skoro nasz kraj rozciąga się na kontynencie? Jeżeli nie jesteśmy uzależnieni od szlaków morskich na Bałtyku, jeżeli Stalin i bez tego ma na Bałtyku olbrzymią flotę, Hitlerowi udało się podbić Norwegię za olbrzymią cenę. Armia, marynarka, lotnictwo Norwegii zostały rozwiązane. Służyć Hitlerowi zgodziło się niewielu. Naród pogardził tymi wyrzutkami. W Norwegii powstał ruch oporu. Do kontroli tego kraju Hitler musiał utrzymywać tam 10 dywizji, czyli całą pełnowartościową armię. Tej armii Hitler nie mógł użyć w walce ani z Wielką Brytanią, ani ze Związkiem Radzieckim. Gdyby Hitlerowi takim kosztem udało się zdobyć Finlandię, to dla Niemiec oznaczałoby to po prostu rozproszenie sił, ponieważ natarcie na Związek Radziecki z Finlandii jest niewygodne. Gdyby Hitler zdobył Finlandię, wówczas fiński naród i armia byłyby wrogami Niemiec. Powstałby ruch oporu, jak w sąsiedniej Norwegii. Ale Finlandię zaatakował Związek Radziecki. Dlatego armia czerwona stała się wrogiem fińskiego narodu i armii, a Hitler został obrońcą. W Finlandii wszystko poszło na opak. Za marsz wyzwoleńczy 1939 roku Związek Radziecki musiał drogo zapłacić. Finlandia dobrowolnie poszła na układ z Hitlerem. Fiński rząd zaprosił niemieckie wojska na swoje terytorium. Ale, mimo to, w czerwcu 1941 roku, Finlandia, zapominając o swoich krzywdach, nie wypowiedziała wojny Związkowi Radzieckiemu i nie pozwoliła wojskom niemieckim na prowadzenie działań wojennych z terytorium swojego kraju. Armia Czerwona po raz drugi dopuściła się agresji wobec Finlandii i ta musiała odpowiedzieć, m.in. blokadą Leningradu. W Norwegii za Hitlerem opowiedzieli się wyrzutkowie. Z nich formowano nieliczne oddziały Waffen-SS. Ale przeważająca liczba mieszkańców była przeciwko firerowi. W sąsiedniej Finlandii cały naród zwrócił się przeciwko Armii Czerwonej. Cały naród, oprócz towarzysza Kusinena, stanął po stronie Niemiec. Cała fińska armia walczyła przeciwko Armii Czerwonej. Zresztą fińscy piloci myśliwscy są trzeci na świecie, po Niemcach i Japończykach pod względem skuteczności. Na wojnę z Finlandią Stalin musiał skierować olbrzymie siły: wśród nich Front Karelski, w skład którego na początku wojny wchodziły dwie armie 7 i 14, ale później dołączyły do nich 19, 26, 30, 32 ogólnowojskowe i siódma armia powietrzna. Ponadto podczas wojny z Finlandią walczyły 23 Armia Frontu leningradzkiego, flotylle Onierska, i Ładowska, siły floty bałtyckiej. Stalin oświadczył, że paktem Mołotow ribbentrop wygra półtora roku. Ten czas należało wykorzystać do tego, żeby poprawić stosunki z sąsiadami, żeby stworzyć z nich sojuszników w walce z Hitlerem, a przynajmniej włożyć maksimum wysiłków, starania, żeby zachowały neutralność w przyszłej wojnie. Ale kremlowskich towarzyszy z jakiegoś powodu to nie interesowało. A towarzysz Stalin... W 1939 roku coraz usilniej odwlekał wojnę i dlatego wprowadził swoje garnizony do Estonii, Litwy i Łotwy. Niepodległość tych państw została naruszona. Tylko jeden szczegół: Kombryg G. Krawczenko, jeden z dwóch pierwszych dwukrotnych bohaterów Związku Radzieckiego, w 1939 roku został skierowany do Estonii jako dowódca specjalnej grupy lotniczej. W skład której wchodziło sześć myśliwskich i bombowych pułków lotnictwa. Podczas wojny zimowej od grudnia 1939 roku grupa ta walczyła z Finlandią z terytorium Estonii, która wówczas jeszcze była niepodległym krajem. W kwietniu 1940 roku w komitecie centralnym odbyła się narada, na której omawiano bilans wojny zimowej. W jej trakcie, 15 kwietnia, Krawczenko zameldował Stalinowi o działaniach bojowych swojej grupy lotniczej, w tym o bombardowaniu fińskich miast. Zasugerował, że skoro stosunki dyplomatyczne z Finlandią są przywrócone, byłoby dobrze wykorzystać taką okazję, żeby ocenić skutki działań bombowców. Armia Czerwona umieściła swoje garnizony w Estonii oraz na Litwie i Łotwie, rzekomo dla obrony tych krajów przed niemiecką agresją. Ale wykorzystała ich tereny jako przyczółek do agresji na neutralną Finlandię. Sokoły Stalina bombardowały fińskie miasta z obawy przed tym, że Finlandia stanie się przyczółkiem do ataku na Związek Radziecki. Ale właśnie z powodu tych barbarzyńskich bombardowań Finlandia została niemieckim przyczółkiem. Niedługo potem Estonia, Litwa i Łotwa dobrowolnie poprosiły o przyjęcie w skład Związku Radzieckiego. Wszystkie naraz, prawie jednego dnia. Mówi się nam, że wojska radzieckie wprowadzono do tych trzech państw dla zapewnienia bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. Nie będziemy się sprzeczać. Ale po co trzeba było te państwa wcielać do swojego kraju? Po co potrzebne były masowe represje ludności? Po co trzeba było wprowadzać kołchozy i inne uroki socjalizmu? Przyłączenie niepodległych państw bałtyckich do Związku Radzieckiego likwidowało jeszcze jedną zaporę między ZSRR i Niemcami. Rozciągało front ewentualnego ataku, zmieniło mieszkańców neutralnych państw we wrogów Związku Radzieckiego. Stalin stał się dla nich zaborcą, a Hitler potencjalnym wyzwolicielem. Tego Stalinowi było mało i latem 1940 roku urwał kawałek Rumunii, zmieniając ją w swojego wroga i sojusznika Hitlera. Teraz potencjalna linia frontu ciągnęła się od obszaru podbiegunowego do Morza Czarnego. W przypadku wojny armia czerwona miała bronić niespotykanego frontu o długości tysięcy kilometrów, rozpraszając swoje siły na gigantycznym terytorium, umożliwiając niemieckiemu dowództwu uderzenie tam, gdzie gęstość obrony była najmniejsza. W 1920 roku Rosja radziecka była niezdolna do walki z Japonią. Nie miała siły, aby walczyć na wielu frontach przez tyle lat. Głód, tyfus, zniszczenia. Lektor od siebie dołożyłby jeszcze syfilizm. Co robić? Odwlec wojnę z Japonią. Ale jak? Zwyczajnie. Od Rosji odcięto olbrzymi kawałek za bajkale, przy Amurze, kraj nadmorski. Na tych terenach powstawało rzekomo niepodległe państwo Republika Dalekiego Wschodu. Między Japonią a Rosją stworzono potężną zaporę. Nie było punktów stycznych, dlatego zniknęła sama podstawa konfliktu. Nie istniały teraz żadne spory terytorialne. Japonia do czegoś aspiruje? Nie ma problemu. Niech się dogadują z Republiką Dalekiego Wschodu. A rząd Republiki w nawiasie zgodnie z instrukcjami Moskwy, szedł na każde ustępstwa, podpisywał każdą umowę. Później Rosja Radziecka nabrała siły i włączyła Republikę Dalekiego Wschodu na powrót do swoich terenów. Japonia coś tam podpisała z Republiką? Nic na ten temat nie wiemy i nie chcemy wiedzieć. Nie ma takiego państwa. A w ogóle tego nie uznaliśmy. A z Moskwą, szanowni japońscy panowie, nic nie podpisywaliście. Moskwa niczego wam nie obiecywała i nic nie jest wam winna. Właśnie tak zyskano na czasie. Przez stworzenie sztucznego państwa buforowego wojnę z Japonią udało się nie tylko odsunąć w czasie, ale również całkowicie jej uniknąć. Tu wszystko było jasne. Odrywamy, w nawiasie rzekomo, od swojego kraju pewne terytorium. W ten sposób oddalamy się od prawdopodobnego przeciwnika, przez to zyskujemy na czasie albo w ogóle unikamy wojny. Ale od 1939 do 1941 roku Stalin działał odwrotnie. Związek Radziecki był już oddzielony od Niemiec całym łańcuchem państw buforowych. Żeby zyskać na czasie i odwlec niemiecką napaść, wcale nie trzeba było tworzyć państw buforowych na drodze Hitlera. Już istniały. Trzeba było je poprzeć, wzmocnić ich obronę. W państwach tych należało znaleźć antyniemieckie siły i je wesprzeć. Na radzieckim terytorium trzeba było już w czasie pokoju stworzyć oddziały partyzanckie, gotowe do obrony Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Finlandii, Rumunii przed niemieckim atakiem. Ale Stalin postępował inaczej. Pytanie: po co zyskiwał na czasie, skoro ten czas wykorzystano nie po to, żeby odgrodzić się od Hitlera, a odwrotnie? Żeby bezpośrednio zbliżyć się do Niemiec. Przed jesienią 1939 roku w zachodnich rejonach Związku Radzieckiego wszystkie mosty, łącznie z tymi na Dnieprze, zostały przygotowane do wysadzenia. Nie tylko mosty, również tunele, węzły kolejowe, systemy zaopatrzenia w wodę stacji kolejowych, parowozownie, zwrotnice itd. Niemieckie czołgi mogły przejść do przodu, ale bez zaopatrzenia koleją daleko by nie zaszły. A gdyby nawet, to w okolicach Smoleńska i Konotopa trzeba byłoby je porzucić bez paliwa i amunicji. Na odbudowę setek mostów, tuneli i węzłów transportowych potrzeba lat. Samo tylko zmasowane wysadzenie infrastruktury kolejowej mogło powstrzymać Blitzkrieg. Paktem Mołotow-Ribbentrop Stalin według własnych słów zyskał półtora roku. Jak wykorzystano ten czas do umocnienia systemu obrony państwa? został on zlikwidowany. Teraz proszę mi wytłumaczyć. Po co Stalin zyskiwał na czasie i odwlekał wojnę? Bez tego zyskanego czasu kraj byłby zdolny do obrony. I oto zyskano na czasie, ale wykorzystano go nie po to, żeby rozwinąć i umocnić system obrony, lecz żeby go zniszczyć. Przed jesienią 1939 roku w Związku Radzieckim istniała sieć tajnych partyzanckich baz stworzonych w czasie pokoju. Oddziały partyzanckie i grupy dywersyjne były gotowe do nawiązania walki z agresorem w pierwszych minutach wojny. Stalin odroczył wojnę. Zyskał półtora roku i w tym czasie rozpędził ugrupowania partyzanckie, a bazy zlikwidował. Zachodniej granicy Związku Radzieckiego bronił łańcuch rejonów umocnionych. Skoro zyskał na czasie, należało umocnić swoje rejony fortyfikacji, umieścić w nich stałe garnizony, zaopatrzyć betonowe schrony w amunicję, środki łączności, prowiant i wszystko inne, co jest niezbędne do długotrwałej obrony. Ale Stalin rozkazał rejony umocnione rozzbroić, porzucić, zasypać ziemią. Na dnie przeznajdowała się potężna flotylla, która mogła przeszkodzić lub przynajmniej bardzo utrudnić forsowanie rzeki. Stalin zyskał półtora roku i w tym czasie zlikwidował flotyllę dnieprowską. Mówiliśmy o tym wszystkim już w poprzednich książkach. Muszę jeszcze raz to powtórzyć tylko po to, żeby po raz kolejny uwidocznić straszny tupet i głupotę kremlowskiej propagandy, która powtarza opowieści o tym, jak to Stalin zyskiwał na czasie, żeby wzmocnić obronę kraju. Zwlekał, niszcząc mnóstwo najwyższej klasy systemów obronnych, z których każdy, nawet z osobna, mógł powstrzymać dowolny atak. Stalin wygrał półtora roku i ten czas wykorzystał do zniszczenia wszystkiego, co było przeznaczone do obrony. Zamiast systemów i struktur obronnych, tworzono zupełnie niepotrzebne w wojnie obronnej korpusy powietrzno-desantowe, dywizje strzelców górskich, budowano lotniska przy granicach. Zwożono do granicy miliony ton surowców strategicznych, od części wymiennych do czołgów, poskładane mosty, od gór węgla na stacjach kolejowych, tysięcy ton zapasowych szyn i podkładów, po miliony kompletów map topograficznych, ościennych terenów i rosyjsko-niemieckich rozmówek. Obejrzyjcie kroniki. Kilku niemieckich żołnierzy pędzi tłumy radzieckich jeńców. Tak naprawdę to wszystko radziecka piechota. A więc przed wrześniem 1939 roku w składzie każdej radzieckiej dywizji strzeleckiej był batalion pancerny. Niemiecka piechota czołgów nie miała, a radziecka, owszem, każdy dowódca radzieckiej dywizji strzeleckiej mógł wykorzystać swój batalion pancerny jako żelazną pięść, która odrzuciłaby każdy atak albo jako stalowy szkielet, wokół którego dywizja w krytycznej sytuacji mogła natychmiast zorganizować umocnienia i zatrzymać każde uderzenie. Stalin zyskał półtora roku i w tym czasie zlikwidował bataliony pancerne dywizji strzeleckich, pozostawiając radziecką piechotę bez wsparcia czołgów. Właśnie tu należy doszukiwać się przyczyn tego, że ogrom ludzi pokornie udawał się do niemieckiej niewoli. Ballady o odraczaniu wojny są jednym z filarów oficjalnej kremlowskiej propagandy. Poczynania radzieckich przywódców od początku 1939 roku do 22 czerwca roku 1941 nasi najmądrzejsi marszałkowie, generałowie, profesorowie i doktorowie wszelkich nauk wytłumaczyli po prostu. Stalin dążył do odroczenia wojny, żeby zyskać na czasie, wzmocnić obronę, przygotować się do odparcia napaści nieprzyjaciela. Te tłumaczenia wykraczają poza granice nauki. Wiele faktów nie mieści się w takiej interpretacji wydarzeń. Są one powszechnie znane, ale nasi szanowni przywódcy, i luminiarze nauki zręcznie omijają je już prawie 70 lat. A kartkując ich wielotomowe dzieła, Przyglądając się dowodom, analizując głębokie rozważania, każdy normalny człowiek nagle spostrzega zadziwiającą rzecz. Chodzi o to, że czasami żonglerzy od nauki wybierają tylko te fakty, które pasują do ich teorii, a te niepasujące są po prostu ignorowane i odrzucane. W rosyjskiej nauce o historii zaś sprawa wygląda jeszcze poważniej: faktów potwierdzających oficjalną interpretację nie ma w ogóle. Przeciwnie. Wszystkie zaprzeczają oficjalnym naukowym tłumaczeniom i teoriom. Naukowym w cudzysłowie. Stalin i jego wybitni stratedzy nie przygotowali się do odparcia zbliżającej się napaści. Nie umacniali systemu obrony państwa, wręcz go niszczyli. Więc po co odwlekanie wojny? Z tego kłopotliwego pytania, które do tej pory pozostaje bez odpowiedzi, nieuchronnie wynika. Że dumne wspomnienia i refleksje różnych marszałków wszelkich zwycięstw to nieudolna paplanina na użytek tłumu niezdolnego do samodzielnego myślenia. Koniec rozdziału 23. Rozdział 24 jest zatytułowany Czym groziło odwlekanie.